Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. W naszym rozważaniu z cyklu modlitwy pańskiej Connect, jak w niebie, tak i na ziemi, doszliśmy do tego miejsca, czy tej frazy, podczas której w modlitwie pańskiej czytamy: święć się imię Twoje. I przygotowując plan tych rozważań na czas właśnie tej serii, razem z pastorem Adamem Szymorkiem rozmawialiśmy właśnie o tym konkretnym fragmencie. I postanowiliśmy zrobić coś innego niż zwykle, coś, do czego być może nie jesteśmy przyzwyczajeni jako społeczność chrześcijańska. To, ale co wierzę, będzie znaczącym, nie wiem jak to powiedzieć, znaczącym czasem, momentem dla nas w kontekście tego nauczania, które za chwilę usłyszymy. Przez ostatnie, rok czasu prowadziliśmy projekt Komunikacja. Adam, mógłbyś powiedzieć dwa słowa? Tak, przez ostatni rok prowadziliśmy projekt Komunikacja, gdzie uczyliśmy się nie tylko jak czytać Boże Słowo, jak je rozumieć, interpretować, ale także jak je komunikować, czyli przekazywać dalej. I zaczęliśmy z grupą około 60 studentów. Nasze spotkania odbywały się i w Łodzi, i w Tomaszowie. Potem ta grupa troszkę topniała. Pod koniec było nas około 20 osób, a z tych 20 osób jeszcze mniejsze grono podjęło wyzwanie, aby napisać krótkie rozważanie. I właśnie ten tekst, na którym pracowaliśmy przez cały rok, w zasadzie pół roku, to był tekst, który pochodzi z Psalmu 112, który wiele mówi właśnie o Bożym imieniu. I kilka z tych osób podjęło wyzwanie, aby napisać rozważanie na podstawie tego tekstu. I z tych rozważań, które czytaliśmy, dwa były szczególne, dwa były wyjątkowe. To były rozważania naszych studentek. Asi Góry z Łodzi i Kati Rosłowej tutaj z Tomaszowa. I te obydwa rozważania są tak wyjątkowe, że pomyśleliśmy, że nie możecie po prostu przegapić tego i nie posłuchać jednego właśnie z nich. A Katia wraz ze swoim mężem Dimą przyjechali do Polski w 2014 roku z Ukrainy. Są studentami TCM-u. Katia jest też absolwentką, ale dalej kontynuuje swoje studia. TCM, czyli Chrześcijański Instytut Biblijny, dzisiaj powiedzieliśmy tutaj, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko. Tak jest. To jest szkoła teologiczna, która zapewnia teologiczne wykształcenie, więc Katia skończyła już jeden stopień, kontynuuje dalej, a później to też było ciekawe, że Katia nie zaczęła z nami od początku naszego programu, ale przeprowadziła się do Tomaszowa gdzieś jesienią i dopiero od półrocza tak naprawdę dołączyła do projektu Komunikacja, ale zrobiła tak świetną robotę, że nadrobiła wszystkie zaległości i napisała naprawdę świetne rozważanie, którego nie możecie przegapić. Ponieważ my je słyszeliśmy i słyszeliśmy je w gronie studentów, więc pomyśleliśmy sobie, tak jak Adam mówi, no to trochę za małe grono, żeby oni mogli to usłyszeć. Myślę sobie, że dla nas wszystkich to może być naprawdę głębokie i znaczące przeżycie. Także bardzo serdecznie zapraszamy do nas Katię. Chciałem powiedzieć, że myśląc o tym rozważaniu, o tej serii, też rozmawialiśmy o tym w gronie starszych, mając świadomość tego, że nie jesteśmy być może przyzwyczajeni do tego, czy tutaj w naszej społeczności, ale też wiem, że niektórzy z nas, którzy nas słuchają albo oglądają w internecie, mają swoje przekonania co do tego, co kobieta może, czego nie może w kontekście Kościoła. Chcieliśmy powiedzieć, że jako starsi Kościoła podjęliśmy decyzję, że to jest dobry moment, to jest właściwa rzecz, znając treść tego nauczania. I w tym kontekście zapraszamy do nas Katię Rosłową. Katia, proszę bardzo.
Podziw, zachwyt, uwielbienie. Wiele rzeczy napawa nas podziwem. Może być to piękno natury, jak oglądanie słońca po wspięciu się na wysoką górę. Może być to spacer wśród wielkich drzew albo obserwowanie nocnego nieba. Mogą być to również zagrożenia, które natura wprowadza do naszego życia, na przykład wichury, wulkany, sztormy. Dla niektórych powodem do podziwu jest muzyka, a jeszcze dla innych estetyka. Ale to, co najbardziej na nas działa, to, co najsilniej wzbudza w nas podziw, to jest moralne piękno. Charakter indywidualny i zdolności wykorzystywane w dobrym celu, na przykład pomaganie innym, ratowanie ludzi. Kilka lat temu historia o tym, jak sześciolatek uratował swoją siostrę przed groźnym psem, obiegła cały świat. Bridger uratował swoją młodszą siostrę przed śmiercią, stając się przed psem na drodze psa i razem oni mogli uciec. Ten owczarek niemiecki chciał zaatakować tą dziewczynkę. Dzieciom udało się uciec, ale pogryziony chłopak trafił do szpitala. Lekarze musieli założyć mu 90 szwów. Po tygodniu chłopak wrócił do domu. On powiedział swoim bliskim: gdyby ktoś musiał umrzeć, uznałem, że powinienem to być ja. I takie zachowanie wzbudza w nas głęboki podziw, uznanie, szacunek i otwiera na zmiany, że tak można myśleć, działać i żyć. A tak naprawdę już od małego każdy z nas szuka kogoś, kogo możemy podziwiać, kogo możemy naśladować, kogo możemy prosić o radę. Życie Jezusa Chrystusa wzbudzało podziw wielu, inspirowało tłumy. W oczach ludzi nie było rzeczy niemożliwych dla Jezusa. Ale Chrystus przyszedł nie po to, by wzbudzać podziw, a po to, by wypełnić wolę Ojca. Po to, by pokazać prawdziwy obraz Boga Ojca, który jedyny jest godny chwały i uwielbienia. Ucząc swoich uczniów, jak się modlić, Jezus kierował ich myśli ku temu, co tak naprawdę jest ważne. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. W innym tłumaczeniu możemy przeczytać: niech Twoje święte imię będzie uwielbione. Podziwiania dla Ojca, uwielbienie świętego, wszechmogącego, miłosiernego Boga jest celem, który Pismo Święte wyznacza dla każdego z nas. I w Biblii znajdziemy wiele przykładów uwielbienia, chwały Boga, a jednym z nich jest Psalm 113. Ten psalm wchodzi do zbioru znanego jako Hallel Egipski w ramach Księgi Psalmów. Izraelici tradycyjnie recytowali go podczas obchodzenia święta Paschy, a to kierowało ich myśli ku Bogu, który wyprowadził ich naród z niewoli egipskiej i który objawił się im, kim jest. I autor psalmu nawołuje nas do wychwalania imienia Pańskiego. Przyjrzymy się mu bliżej. Alleluja! Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pana. Niech to imię błogosławią odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż po jego zachód niech imię Pana będzie uwielbione. W tych pierwszych trzech wersetach psalmista czterokrotnie zachęca nas do uwielbienia Boga. On zaprasza nas do chwalenia Boga poprzez wszystkie pokolenia, na każdym miejscu, we wszystkich językach i narodach. On inspiruje nas do wychwalania imienia Pańskiego. Dlaczego samego imienia? Co się za tym kryje? Imiona w kulturze semickiej miały znacznie większą wagę niż w współczesnej kulturze zachodniej. Na przykład imię Ewa znaczy matka wszystkich żyjących. Izaak, on się śmieje, co miało przypominać nam o śmiechu jego rodziców na wieść o tym, że w podeszłym wieku mieliby spłodzić syna. Mojżesz zaś znaczy wyciągać, wyjmować i to przypominało nam, że chłopak był wyciągnięty z rzeki Nil poprzez córkę Faraona. A zatem imiona Boga mają ogromne znaczenie. I Bóg, aby nawiązać kontakt z ludźmi, aby ułatwić im zrozumienie, kim On jest, odkrywał swoje imiona w różnych okolicznościach. I czytając opowieści z Księgi Wyjścia o wyprowadzeniu ludu izraelskiego z Egiptu, o zawarciu przymierza, o przebaczeniu, dowiadujemy się o fascynujących imionach Boga. Tak ukazując Mojżeszowi w krzewie płonącym,
Bóg objawił się jako Bóg jego ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, co pokazywało Bożą wierność danym wcześniej obietnicom. Narodu izraelskiemu Bóg objawił się jako Jahwe, ten, który istnieje wiecznie, który był, który jest i który będzie. A kiedy naród izraelski złamał przymierze, zrobił złotego cielca, kłaniąc mu i oferując mu różne rzeczy, Bóg objawił się jako Pan miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, który błogosławi posłusznych Jemu do tysięcznego pokolenia, ale nie zostawia bez kary winnych. I poprzez te imiona Bóg komunikował narodu wybranemu, że jest żywym, wiecznym Bogiem, wiernym swoim obietnicom, miłującym tych, którzy są Jemu posłuszni. Cudowny jest nasz Pan. Każde Jego imię jest wspaniałe. Pamiętam, jak na początku mojej wiary Bóg objawił się jako Wszechmogący. Mój brat został bezpodstawnie zaresztowany przez milicję i groziła mu kara pozbawienia wolności. W tych czasach na Ukrainie milicja była skrajnie skorumpowaną strukturą i po ludzku sytuacja wydawała się beznadziejna. Wtedy gorąco prosiłam Boga o pomoc. Czytałam psalmy jako własne modlitwy. I on odpowiedział. Tego samego wieczoru mój brat został wypuszczony z aresztu. Wszystkie oskarżenia były umorzone. I to zrobił nasz Bóg. On pokazał, że jest Bogiem tych, którzy posiadają władzę. Że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Że On może wszystko. Z całego serca wielbiłam Boga. I tak jest, kiedy przypominamy sobie imiona Boga, których osobiście doświadczyliśmy. Kiedy odważnie o nich mówimy, czcimy Go i chwalimy Go. I możemy Mu dziękować i sławić Go jako wiekuistego, wszechobecnego, wszechmocnego, wszechwiedzącego, świętego, kochającego, sprawiedliwego, suwerennego, wiernego, miłosiernego i tak bez końca. A zatem uwielbiajmy Boga, ponieważ Jego imię jest wspaniałe. Następnie autor psalmu wzmacnia przekaz, pokazując pozycję Boga nad stworzonym światem. Wykorzystując język metaforyczny, autor psalmu pobudza wyobraźnię słuchaczy oraz naszą, aby pokazać wzniosłość naszego Jahwe. Pan stoi ponad wszystkimi narodami. Jego chwała przewyższa niebiosa. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i ziemię? Psalmista stwierdza, że Bóg panuje nad światem widzialnym i niewidzialnym. Żadne byty na niebie i na ziemi nie są w stanie dorównać Jemu. I autor pieśni używa obraz siedzącego króla, co znaczy symbol stabilnej władzy i panowania. Król Jahwe nie oddala się od swego tronu, żeby podporządkować sobie królestwo, lecz rządzi z nim ze wspaniałego pałacu. Któż jest jak Pan, nasz Bóg? Takie retoryczne pytanie przypominało Izraelitom o zwycięstwie Jahwe. Bóg wiernym swoim obietnicom wyprowadził naród izraelski z Egiptu, a Egipcjanie, faraon, ich bóstwa nie byli w stanie przeciwstawić się Jemu. Potężną mocą Bóg wystąpił przeciw Egipcjanom, dokonał wiele cudów i odniósł zwycięstwo. On jest wszechmogący, jedyny, który posiada wszelką władzę i jako jedyny może poszczycić się wszechmocą. Dla wielu osób z Ukrainy, wierzących osób, rozpad Związku Radzieckiego również jest wyraźnym przykładem działania Wszechmogącego Boga. Wielu osób na całym świecie przez wiele lat modliło się o upadek ZSRR. I to się stało. Proces rozpadu trwał ponad 3 lata. I 26 grudnia 1991 roku związek został formalnie rozwiązany. A kościoły na Ukrainie otrzymali wolność i zostały otwarte szerokie drzwi do głoszenia Ewangelii. I taki wszechmocny, wszechpotężny Bóg jest naszym Bogiem. Mamy przywilej podziwiać Jego majestat, Jego wzniosłość, Jego potęgę. Bóg przedstawiony na kartach Starego Testamentu jest ten sam dzisiaj. A zatem uwielbiajmy Boga, ponieważ Jego majestat nie ma sobie równych.
No a ostatnia część psalmu jest wywrotowa. On podnosi nędzarza z prochu, biedaka wyciąga ze śmieci, by go posadzić wśród książąt swego ludu. On sprawia, że niepłodna ma rodzinę, zostaje matką, która cieszy się dziećmi. Alleluja. W innym tłumaczeniu możemy przeczytać, że Bóg z gnoju wyciąga biedaka, by go posadzić wśród książąt. Poprzez bogaty język poetycki psalmista przekazuje nam bardzo ważne przesłanie. Bóg lubi zadziwiać i zaskakiwać. On wprowadza radykalne zmiany w struktury społeczne. On odwraca ustalony przez człowieka porządek. On poszukuje ludzi na marginesie, bezbronnych, wykorzystywanych, pogardzanych przez innych, potrzebujących pomocy. I czyni rewolucyjne rzeczy w ich życiu, zmieniając ich status i nadając ich życiu zupełnie nowe perspektywy. I znowu, dokładnie to samo widzimy w historii wyjścia Izraelitów z Egiptu. Bóg wyprowadza niewolników, a nadaje im status królestwa kapłanów, narodu świętego. Biblia ma wiele przykładów podobnych. Na przykład Bóg wprowadza Moabitkę Rut do narodu wybranego i zmienia jej status bezdzietnej, biednej wdowy na żonę zamożnego człowieka o imieniu Boaz. I wiemy, że stała się ona prababką króla Dawida i weszła do genealogii Jezusa Chrystusa. Bóg spełnił pragnienie bezdzietnej Anny i przywrócił jej godność. Urodziła ona syna Samuela, którego Bóg postawił sędzią nad Izraelem. Bóg wybrał biedną, młodą dziewczynę o imieniu Maria, aby urodziła Syna Bożego. I sam Bóg, Jezus Chrystus, żyjąc na tej ziemi, traktował każdego jak obraz Boży. On pochylał się nad słabymi, uzdrawiał biednych, uzdrawiał chorych, karmił biednych. Ale najbardziej zaskakującym przesłaniem Biblii jest to, że Ojciec Niebieski ofiarował życie swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas, nędznych i winnych z powodu grzechu, wprowadzić do swojej rodziny, dając nam status dzieci Bożych, usprawiedliwionych nie dzięki własnym zasługom, a dzięki temu, co zrobił Jezus. Jego łaska jest bezgraniczna. I z łaską Jezusa spotkałam się osobiście na kartkach Biblii. I już nie mogłam opierać się Jego miłości, bez nieograniczonej miłości. I poprosiłam Go stać moim Panem i Bogiem. Poprosiłam Go o wybaczenie za moje grzechy. A On w swojej łaskawości nadał cel mojemu życiu. Zawsze i wszędzie chwalić Go. I Jego miłość jest dostępna dla każdego. Po wybuchu wojny wiele Ukraińców szukało schronienia w innych krajach. Jedna rodzina zastępcza Mikołaja i Olgi w składzie 18 osób zadecydowała opuścić Ukrainę i przyjechać do Polski. Bardzo ważnym dla tej rodziny było znalezienie miejsca zakwaterowania, gdzie by cała rodzina mogłaby się zmieścić. Nie było to łatwym zadaniem, przecież to 18 osób. Duża ilość wykonanych telefonów niczego nie dała. Nikt nie chciał udostępnić pomieszczenia dla tak licznej rodziny. W tym czasie dużo osób się modliło i Bóg odpowiedział. Kościół w Żywcu udostępnił część budynku kościelnego, przyjął tą rodzinę i z ogromną miłością zaopiekował się nią. Cudownie. Ale to jeszcze nie koniec. Właściciele jednego z hoteli w Oleśnicy dowiedzieli się o sytuacji rodziny Olgi i Mikołaja i zadecydowali zrezygnować z przychodów finansowych i przekazali cały ten hotel do zamieszkania tej rodziny. I to robi nasz Bóg. On zawsze troszczy się o potrzebujących i nigdy, nigdy nie zostawia w trudnych czasach. A zatem uwielbiajmy Boga, ponieważ Jego łaska nie ma granic. Znany polski teolog i psycholog Krzysztof Pałusiów w swoim nauczaniu pod tytułem Uświęć swoje imię mówił tak. Każdą modlitwę, jaką możemy wznieść do Boga, można streścić w jednym krótkim zdaniu. Boże, uświęć swoje imię. Kiedy modlimy się modlitwą chwały i uwielbienia, w gruncie rzeczy mówimy Bogu, Boże, uświęć swoje imię. Kiedy modlimy się modlitwą dziękczynną, dziękując Mu za to, co nam dał, mówimy Mu w istocie, Boże, uświęć swoje imię. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, zdając się na Jego łaskę i przebaczenie, mówimy Mu, Boże,
uświęć swoje imię. Ale także, kiedy modlimy się o to, żeby Bóg coś nam dał dla nas samych, jak to jest w modlitwie błagalnej, albo dla innych, jak to jest w modlitwie wstawienniczej, w gruncie rzeczy też prosimy Go o tę jedną rzecz. Boże, uświęć swoje imię. Jezus daje nam krótką modlitwę po to, żeby ubrać nasze pragnienie we właściwe słowa, żeby skierować naszą uwagę na to, co naprawdę się liczy, na świętość Bożego imienia, bo to jest podstawą naszej modlitwy. Możemy z ufnością przychodzić do Boga i nie dlatego, że my na to zasługujemy, nie dlatego, że Bóg nam jest coś winny, nie dlatego, że znamy jakieś tajemnicze zasady, niezawodne reguły, jakie pozwolą nam wpłynąć na Boga Wszechświata, ale dlatego, że On związał się z nami przymierzem, chociaż nie musiał tego robić. Dał nam swoje imię i jest niezmienny w swojej wierności. I to On sam zadba o to, żeby Jego imię było święte. Dlatego, kiedy będziemy modlić się modlitwą pańską, niech te krótkie słowa Boże, uświęć swoje imię, powracają do nas przy każdym zdaniu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, uświęć swoje imię. Spraw, żeby przyszło Twoje królestwo, żeby nastąpiło Twoje panowanie na ziemi. Uświęć swoje imię. Niech będzie Twoja wola tutaj pośród nas, tak jak jest w niebie. Uświęć swoje imię. Daj nam chleba powszedniego. Zaspokój nasze potrzeby codzienne. Uświęć swoje imię. Przebacz nam nasze winy, jakie my przebaczamy innym. Uświęć swoje imię. I nie wódź nas na pokuszenie, nie wódź nas na próby, ale jeżeli już, to przyprowadź nas przed Nim zwycięsko i chroń nas od złego. Uświęć swoje imię, bo wiemy, że Twoje jest moc, Twoje jest królestwo i Twoja chwała na wieki wieków. Bo wiemy, że tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o Ciebie, o świętość Twojego imienia. Dlatego wołamy, Boże, uświęć swoje imię. Uwielbiamy Boga zawsze i wszędzie, ponieważ wszystko, co On czyni, czyni ze względu na świętość swojego imienia.